Jesteście w lasku, bardzo blisko wieży. Rozglądacie się za umocnieniami goblinów. Za wilkami filtrujecie, lustrujecie ich obóz. W tym samym czasie Gilbert rzucił na siebie zaklęcie, padł jak kłoda, mówi, że idzie na zwiady. Axel zamaskował go i w tym samym czasie szukał ziół, którymi wysmarowaliście się, żeby wilki was od razu nie wykryły. W razie czego jeszcze by mógł sobie zrobić taki kamuflaż, że do ubrania przyczepić gałąźcie, liście, żeby w razie czego jakbym się spiął na drzewo, żeby zlać się z liśćmi, czy nie? Dawaj, nasz outdoor survival na plus 20. Pewny Wietnam idzie. Dokładnie, mówiłem, robimy tutaj Wietnam. No dawaj, dawaj. Spokojnie, szukałem. Okej. Okay. Zrobiłeś strój maskujący i w tym stroju to byś miał plus 20 do testów skradania, ukrywania się w lesie. Kurwa, daj nam jeszcze. Rula? To będzie wtedy? Tak, tak. O kurwa, zajebiście. Tak patrzę po reszcie. Pomóc wam? W czym, przepraszam? W ukryciu się na wszelki wypadek. Mogę potem pójść na zwiady. Ja już sobie zrobiłem strój zwiadowczy. Znaczy, rozglądacie się, kto to mówi. Gilbert, uznajemy, że już wróciłeś ze zwiadu? Mogę jeszcze poczekać, mogę jeszcze posłuchać. No to dobra. Mówię do tej dwójki. Oczywiście. Ja bardzo chętnie. To też robię, próbuję jej zrobić dokładnie ten sam, co mam. Dobra. No to... bez rzutu czy rzut pochodzenia? Nie, już miałeś 3 sukcesy, 2 osoby dasz radę. Więc jakieś liście, jakieś błoto na twarz i widzisz, że Renatę to całkiem dobrze przyjmuje. Wiem, że może to... W sensie, że nie na twarz, tylko że ten to pomysł z kamuflowaniem. No i ty wiesz dzisiaj, co było, co nie? Jeszcze mi takie tematy rzucasz. Dobijasz gwoździe do trumny, tylko tyle ci powiem. Jaki agresywny. Dzisiaj będę agresywny. Dobrze. Jak się w tym czujesz? Na pewno nieprzyjemnie pachnie. Zapach? Tym się będziemy przejmować? Jak nasi towarzysze są w niebezpieczeństwie? Teraz jak uratuje Gala, to przestanie mi w końcu wypominać ten sztylet. Dokładnie. Sofia? Patrzę na ciebie. Ja tak lustruję Renatę wzrokiem. Rozumiem, że uważasz to za konieczne. No nie wiem. Wiesz, mogą pójść na zwiad, jeśli zaczniemy coś robić. I jako jedyna będziesz się wyróżniać. Nie wiem, czy będę w stanie ci pomóc, jeśli nas zaatakuje cała 30. Więc tu chodzi o twoje bezpieczeństwo. Chyba, że upierasz się, że nie. Jesteś nowa, ja będę cię jeszcze zmuszał. Jeszcze. Przyjmujesz moją pomoc? Tak. Czy sukcesy starczą, czy muszę dorzucić już? Nie, 3 sukcesy wystarczą. To wszyscy w tym momencie jesteście pokryci listowniem, patykami i zaczyna wam w oczach się dwoić i troić, kiedy las się porusza. Las podchodzi pod mury. Kto by pomyślał? Jak w sztuce tego poety. Entowie już, czyli. Tak spoglądam po nich. No, prawie wyglądacie jak mój odzież zwiadowczy, w którym służyłem. Coś Gilbert długo nie wraca. Dużo jest ich. Nie ukrywam, może być ciężko.
Nie możemy zrobić otwartej walki. Od razu będziemy na przegranej pozycji. Jak się walczy z goblinami? Dobrze czy źle? Na pewno łatwo je wziąć z zaskoczenia. Są dość porowiste, ale również małe, więc ciężko je trafić. Są na wilkach. Potrafią je ujeżdżać, więc ich wierzchowiec również może ugryźć. Trzeba też na to zwrócić uwagę. Są przebiegłe i z tego co pamiętam, widzą w ciemności. Więc krycie się w ciemnych zaułkach jest złym rozwiązaniem w ich przypadku. Wiesz co? Rzuć mi na... Na co by to był dobry rzut? Lore jakiś. Ale który, to nie wiem. Wiedza gobliny? Nie mam takiej. Wiesz co zrobimy? Zrobimy... Na twoje dowodzenie. Leadership. Tak? Tak, plus 20. Czekaj. Przerzucam. No cóż. Jeszcze dzisiaj na mnie pluje. Jeszcze dowódcą nie będziesz. Teraz chcę od ciebie twoje umiejętności strzeleckie. Test. Co? Plus 20. Dawaj. Ale ja nie chcę walki. Ale nie na walkę. Z łuku czy basic skill zwykła? Z łuku. Dobra. Oceniasz swoim zmysłem taktycznym, łuczniczym, zwiadowczym rozkład ich obozowiska. Ciężko ci się połapać w ich strukturze bojowej i w ich zorganizowaniu. Coś tutaj widzisz, jakiś jest wzór, coś jest do wypatrzenia. No, szlak nie chciałoby. Ale zauważasz posterunki strażników i ci, którzy są na dachu i ci, którzy są przy hałdzie, przy niewielkim krzaczku, ci najbardziej wysunięci, oni są kluczowi do ściągnięcia, żeby przekraść się niezauważonym do obozu. Te trzy postacie, jeżeli zostaną wystrzelane, to otworzy, utoruje ci to praktycznie drogę pod samą wieżę. Mało tego, w obozie jest na tyle głośno, że zastrzelenie, ściągnięcie, strzał prosto w głowę tego na dachu nie wzbudzi nikogo podejrzeń do następnej zmiany warty. A zmiany warty w wojsku ile były? No, nie wiem ile pewnie goblińskich, ale oceniam na wiesz, swoje. Nie wiesz, nie wszedł ci test, żeby strukturę tego obozu ogarnąć. No. Bardziej u mnie. A, ten 6 albo 8 godzin. Dobra. Jak to obserwuję? Nie są zorganizowani na pewno. To jeszcze dodaję, w razie czego jestem w stanie zrobić drogę, żebyśmy się przekradli do wieży. Ale chyba poczekamy najpierw na Gilberta, co on tam widzi. I na te krasnoludzkie wsparcie, które mówiliście, że nadejdzie. Z tego co mówiliśmy. Ja tak czekając na aż Gilbert się obudzi, przemyślam to wszystko, że może trochę za bardzo lekkomyślnie zrobiliśmy. W środku wieży są dwaj nasi przyjaciele, którzy na pewno są teraz torturowani, taki trochę przybity i może jakbym nie zachowywał się w sposób lekkomyślny, odkąd w sumie wyruszyłem z Middelheim. Trochę wyładowałem tej frustracji. A może pora, żebym zaczął się inaczej zachowywać. Wtedy może by inaczej mnie wysłuchiwali. I na tym po prostu rozmyślam. Z tego rozmyślania bardzo szybko wyrywacie Renatę. Kurwa no. Dzięki.
wam opowiadam, jakieś rozmyślenie. No tak, ale twoja postać o tym myśli cały czas. No. Ale wiesz, Renata nie wie, że ty myślisz. Nikt nie wie, że ty myślisz. Axel, byłeś już w takiej sytuacji? Co mamy robić? Bo nie wiem. Mamy czekać? Mamy nie czekać? Tak, spoglądam na nią. Na razie odpoczywaj. Czekamy do zmroku. Krasnoludy mają przybyć. I wsparcie najpewniej ruszymy. Odpoczywać. Okej. To potrafię. Wydech. Odpoczynek. Odpoczynek. Wiem, że to może być trudne, ale czeka nas na pewno trudna walka. I do tego czasu musi być wypoczęta. Bo jeśli zmęczenie złapie cię podczas walki... Jak to walka? Mieliśmy unikać walki. No to powtarzam jej plan, jaki mamy, że krasnoludy przyjdą, zacznie się walka, my to wykorzystamy i się przebijemy najpewniej do wieży i spróbujemy ich uwolnić, resztę. Jeśli się nie czujesz na tyle na siłach, możesz zostać na tyle, ale nie gwarantuję, że nie spróbują okrążyć i wejdą do lasu. Wbrew pozorom najbezpieczniej będzie w drugiej lub trzeciej linii. Rzuć na dowodzenie. Jak motywujesz swojego żołnierza? Wyjmuj bat, to będzie plus 20. Tylko pamiętaj, że w wojsku przełożony nie może wiązać się z podwładnym, podwładną. Aj tam, to nie jest oficjalne stanowisko. Jest za późno trochę. Na plus 20, na 0. Na plus 20. Jak wyjmiesz jeszcze bat, to plus 30. O. Dobrze. Nie, wiedziałam, na co się pisze. Wiedziałam od początku. Poza tym trzeba im pomóc. Trzeba księcia Gala uratować. Wynieś jak księżniczkę po schodach. Widząc to, że jeszcze ją trzyma, to i tak próbuję położyć rękę na ramieniu. Będę tuż obok ciebie. I raczej dalej zaczynam rozmyślać. To położyła swoją dłoń na twojej i przez chwilę trzymała, szukając w tym oparcia, a potem złapała za krótki łuk. Skąd ona ma krótki łuk? Ukradła ci. A leżał sobie tutaj. Pozwolisz ocenić jego stan? Trochę się znam na łukach. Podaję. To oceniam mu okiem, czy on faktycznie wygląda na zleżany, czy się dobrze napina, czy z nim wszystko w porządku, czy jak naciągnie na przykład, nie pęknie w połowie. Wygląda w porządku. Naciągasz dwa razy, sprawdzasz. No, dużo do życzenia pozostawia, ale na krótko, na jedną potyczkę nada się. A wygląda, jakby faktycznie tu leżał, czy to jest... Wygląda jakby leżał w ekwipunku i nie był założony. Naprawdę? Ona miała to od początku? Tak. Chyba się po to mi dopada. Myślałem, że ukradła czy coś. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. Masz czały? Dwie. Daj jej moich 6. Sobie odpisuję. Wątpię, że wszystkie wystrzelasz. W razie czego dam ci potem następne. Bierze je ode mnie, tak? Tak, bierze.
Głośne wciągnięcie powietrza. Gilbercie, wracasz do swojego ciała i od razu łapiesz pierwszy wdech i jakiegoś liścia zasysasz. I zaczynasz kaszleć. Wypluwasz. Co? Widzisz na pewno siebie w podobnym stroju jak resztę. Liśćmi, gałęziami wszyscy jesteśmy pokryci kamuflażem i błotem pewnie. Takie dobre szaty. Gdzie wy jesteście? Paskudnie śmierdzisz jakimś dziwnym ziołem. Gdzie wy jesteście? Ja się tak lekko poruszam. Chodź, usiądź koło nas. O Boże, jak się przestraszyłeś. Kurwa, nie ptak. Opowiadaj, co widziałeś. Widzę, ciekawie się przez ten czas przebraliście. Siebie i mnie. Żebyś pasował. Lepiej podziękuj i nie bądź zbyt głośno. Wilki mają dobry słuch. Węch też, ale to nieważne. Dobra, to już mówię. Pierwsze co? Pierwsze... Parter wieży to parę goblinów, tym widziałam ich przywódcę. Najprawdopodobniej przywódcę, gdyż w sumie jako jedyny miał, co ciekawe, magiczną tarczę. Wiesz, my to raczej słuchaliśmy opisu. Coś jeszcze tam było? Na dole było jeden krasnolud związany, dwóch ludzi związanych, Gal i Gudun oczywiście, w jednej sali zamknięci. A widzisz, że ja tutaj tak próbuję przerwać. Po torturach, nietorturowani, ranni, cali. Gudun trochę wyglądał na obitego, ale tak to normalnie byli zamknięci w pokoju jakimś zwykłym. A Gal? Jak się trzyma? Wyglądał normalnie, jak zawsze. Jakby nawet nie był, nawet jakby nie był w niewoli goblińskiej. Czyli nic mu jeszcze nie zrobili. Jak na razie nie. Piętro wyżej to jest dużo łuczników goblińskich było. Czy ja mogę wyczuć kłamstwo? Jakie kurwa kłamstwo? Ty jesteś kłamcą. Nie, dlaczego? Przecież on był po ciężkiej walce z tym, Adolfusem. Ale mógł cały nie widzieć tego, Gilbert. Ciemno było. On nie miał widzenia w ciemności. Poza tym on nie był aż tak chyba obity po tej walce, żeby aż tak było widoczne. Nie był. Żeby to... A, dobra. Myślałem, że on jest tam faktycznie krytyczny i tak dalej. Uspokój, jak ty panikujesz. Dobra. A nawet jak trochę pokłamie, nic się nie stanie. Właśnie. Piętro wyżej to dużo goblińskich łuczników. I co ciekawe, lustra tak jakby specjalnie było ustawione, że da się zobaczyć, co się na dole dzieje, bez schodzenia. Gilbert, powiedz mi, które wieże są ich? Które okna mogą być ustawieni? Dobrze, zaraz. Daj mi dokończyć tylko. Pierwsze co? Znalazłem rodziny krasnoludzkie. Martwe niestety. Wszystkie. Wszyscy. Nie dziwię się. Po drugie, nie widziałem zadziwiająco chociażby Etelki, czy kogokolwiek innego. Poza goblinami. Czyli głównym zagrożeniem są gobliny. Ktoś jeszcze był w wieży? Poza ich tam, z najważniejszym przywódcą ich, to... Nie, tylko gobliny, dwóch ludzi złapanych, jeden krasnolud i nasi towarzysze. A jak wygląda ich przywódca? Widziałeś go? Tak, był dość ciekawie. Pierwsze co, to na pewno miał magiczną tarczę. Drugie... Nosił czerwoną suknię zadziwiająco, zdecydowanie nie rozmiar nie jego. Ale goblin, człowiek, krasnolud, elf? Człowiek, krasnolud dowodzący goblinami, to byłoby zabawne. Goblin, a kto inny by dowodził goblinami? Nie wiem. Jak krasnoludy, przecież są jeszcze tu te krasnoludy, co nie? Chyba gobliny nie są na tyle mądre, z tego co wiem, żeby... potrafić sobie złamać tego krasnoluda. Nie wiem, nie do mnie takie pytania. Potem przy okazji, jak jeszcze miałem tyle czasu, to spływałem zejść do kopalni, zorientować się, jak w kopalni wygląda. I co, jak tam nasi sojusznicy się trzymają? K-
No ludy na razie normalnie tam były w kopalni, siedziały i nic nie widziałem, żeby coś za bardzo działo. Dalej w głąb nie zeszłem, bo po pierwsze bym się może jeszcze zgubił w tej kopalni, bo dość głęboko to było, po drugie coraz ciemniej było w głąb w kopalni, więc tym bardziej nic bym nie widział. A widziałeś strażników przy kopalni lub tymi korytarzami, co są uzbrojeni? Słuchaj, widziałem jakichś takich strażników? Jak tego nie pamiętam. Tak, widziałeś czterech strażników i cztery gobliny, ale dwa spały, a dwa były w ogóle do wejścia plecami odwrócone. No, rozkojarzone. Niezbyt trudny cel. A jakoś inaczej uzbrojone? Czy tak samo jak reszta? Obstawiam, że raczej tak samo. Nie obstawiasz? Nie widziałeś ich dokładnie? Wiesz. Nie widziałem nic takiego wyróżniającej się broni, której bym na pewno musiałbym spojrzeć. Miał raczej standard. Możemy się zdziwić, jak się okaże, że na przykład zabrali jakieś runiczne przedmioty i... Słuchaj, ja bym to też wyczuł jak tą taśę, a poza tym już nie wiem, czy nagle takie gobiny miałabym mieć takie rzeczy. W końcu współpracują z Wiedźmą. Po drugie, złapali krasnoludów. A z tego, co słyszałem, to krasnoludy posiadają właśnie pełno tego rodzaju przedmiotów. Nie, te krasnoludy nie wyglądały mi na to, że coś tylko mają. Nawet jeżeli, to chyba tym bardziej by coś może powiedzieli, że Gudrun mają też... coś tylko mają, albo krasnoludy chaosu. Gudrun też mi tego nie wyglądał, jakby posiadał takie przedmioty. Ale też powiadają, no właśnie, że... Zapytanie. Daj mi dokończyć. Powiadają też, że krasnoludy śpią na złocie, a Gudrun też nie wygląda, jakby spał na złocie. No, już nie wiem, jakie rzeczy tam usłyszałeś w wojsku, ale to już lepiej ominąć. Więc mówię, to jest to, co wszystko, co widziałem przez ten cały ten czas, rozejrzałem się. To czekamy raczej do wieczora w takim razie. No, jeżeli wyjadą, to będzie tym lepiej. W sumie to może być również nasza ostatnia rozmowa. Co ty już takim pesymistą jesteś? Gilbert, będzie czekała nas batalia, walka. I to z dość licznym przeciwnikiem. Jeśli na większość. Jeśli jest. Według planu gobliny pojadą na farmę, to już będzie zdecydowanie lepiej wtedy. Tym bardziej, że krasnoludy dołączą, jeżeli wyjdą z kopalni, jeżeli wyjdą, to tym bardziej już damy rady. Nawet jeżeli nie wyjdą, a goblinów będzie mniej, bo pozostałe pojadą połupić kolejne na farmy, to tym bardziej będzie, to też będzie lepiej dla nas. Ale wiesz, może się być coś zmienić, może w środku zostanie część, ale to, co chcę powiedzieć, to może jeszcze porozmawiamy. W razie czego, kto by coś chciał, jeśli umrze. No co ty już taki chcesz, żebyśmy ostatnie słowa sobie powiedzieli? Lepiej chyba powiedzieć za życia, niż nie powiedzieć i umrzeć. Czy już nagle tak obstawia, że przegramy? Nie, że przegramy, tylko że będą straty wśród nas. Nieraz już brałem udział w starciach. Nieraz żegnałem z jednego z towarzyszy. Tak, ja wiem jedno. Więc zwykle przed poważniejszą walką rozmawialiśmy, jakbyśmy się mieli jutro nie spotkać. Ja wiem jedną rzecz. Jeżeli sobie pozwolimy, żeby negatywne myśli wchodziły nam do głowy, to tym bardziej ta negatywna rzecz się spełni. Dobrze, Gilbert. Więc co chcesz zrobić, żebyśmy zrobili, gdyby cię jednak zabrakło? Chyba najlepiej, żeby powiedzieć kolegom, jak zginąłem. To byłoby najlepiej. A tak to... Wasza już wola, co ze mną zabicie. Ja nie mam jakichś specjalnych życzeń. Nie spodziewam się na temat jakiejś śmierci. A jeżeli śmierć mnie dopadnie, to pójdę z Moem wtedy. Sofia? Lepiej teraz już jak już nigdy.
Dopilnuj więc, żeby odbyła się kolejna rozmowa. Wtedy być może zdradzę ci kilka sekretów. Nie masz ostatniego życzenia. Niż w tym rodzaju. Nie. Renata? Mówili, że nic tam nie będzie. Nie chcę nawet o tym myśleć. A dlaczego nie masz ostatniego życzenia? Chciałem być właśnie na końcu. Nie ty! Auć. Nie rozpaczaj, nie jęcz. Czyżbyś zwracała się do mnie? Królewno, nie denerwuj mnie. Tak. Dobrze, że tyle emocji w tobie gotuje. Szczególnie przed starciem. A dlaczego w tobie się nic nie gotuje? Nie boisz się? Nie. Czego miałabym się bać? Bólu, śmierci, odrzucenia, to, że to wszystko stracimy, że nic nie będzie. Że zostawimy tych, których kochamy. Ale umrzemy tak, jak chcieliśmy i sami o tym zdecydowaliśmy. Ja nie chcę tu umierać. Tym bardziej. Mamy wolę, by przeżyć. Dlaczego więc mam się bać? Dlaczego mówisz w tak dziwny sposób? Być może dlatego, że były osoby, które bały się za mnie. Więc sama się nie nauczyłam, jak to jest czuć strach. Wiem od początku, co mi się w tobie nie podobało. Ty jesteś nieludzka. Nie widzicie tego? To jak się zachowuje, to jak chodzi, te wszystkie gesty. O to chodziło. Ty nie masz praktycznie emocji. Jeśli tak uważasz. Czy ja widzę, że na twarzy Renaty pojawia się coś w rodzaju zmartwienia, czy ona bardziej tak wyzywająco mówi? Dawaj na intuicję. Naprawdę? Co, tak, kobiety? Ale masz plus 40. Dobrze się zaczyna dzisiaj. Nie? No właśnie, piękne masz rzuty. Wszystkie statystyki powyżej średniej, a żaden jeszcze nie. Nie chcesz przerzucić? Mam tylko 2 punkty, a czeka nas ciężka walka. Oczywiście, że nie. To zauważasz tylko tyle, że nie jest to wyzywające. Ale z jaką intencją, w jakim celu, nie wiesz. Niektórzy zostali wychowani, żeby chować swoje emocje. W pewnych domach tak się ludzi wychowuje. Słyszałem, co chciałeś powiedzieć. Hoduje. Dla mnie to nie życie. Jak trzeba ukrywać emocje, to co się czuje. Kiedy każą ci udawać kogoś innego. Czy nie na tym to wszystko polega? Na ukrywaniu?
na pokazywaniu tego, co można pokazać. Możliwe. Renate z jakiegoś powodu odwróciła się i dwa kroki odeszła. Jak daleko ona odchodzi? Dwa kroki. Czyli znika całkowicie. To ja tak cicho mówię, coś się stało? Czyli idziesz za nią? Czy mówisz do niej? Raczej cicho mówię, jeśli usłyszy, to usłyszy, jeśli nie, to nie. Nic się nie stało, nic. Jesteś pewna? Nadeszła twoja kolej. Więc możesz powiedzieć. Nie. Chcesz powiedzieć, dlaczego nie? Nie chcę. A w takim razie masz jakieś ostatnie życzenie? Jakby stało się najgorsze? Wiesz, już nawet może otwierała usta, ale wtedy to słyszycie między drzewami od strony drogi, od strony Grisenwaldu poruszenie. Patrzę, kto nam przeszkadza w ważnej rozmowie. I widzicie, że z pomiędzy drzew, z pomiędzy zarośli wychodzi mężczyzna. Elf. Znajomy mężczyzna, czy obcy kompletnie? Elf. Widziałeś go grającego. O kurwa. Ja wyciągam łuk, naciągam strzałę, trzymam go na muszce. Co ty tutaj robisz? O! Spokojnie, spokojnie. Przecież... No to ciekawe spotkanie. Przecież jesteśmy tu wszyscy przyjaciółmi. Dla kogo pracujesz i skąd wiesz, że tu jesteśmy? Mówię cicho. W razie czego? Nie mam pana. Nie mam pracodawcy. To jak nas znalazłeś? I skąd wiedziałeś, że tu jesteśmy? Wiedziałem. Skąd? Zerknięcie w stronę Gilberta. Ja nie patrzę na Gilberta, ale mówię, Gilbert, powiedziałeś mu? Co? Wiesz, ja z nim nic nie rozmawiałem, tylko Gal chyba rozmawia, jak to elf. O, ja właśnie w sprawie Gala. Co, kolejna osoba do kolegi, żeby Gala złapać? Jeśli jesteś po naszej stronie, daj nam jakiś dowód, żebyśmy mogli ci zaufać. Bo to jest dziwne, że nagle nas znajdujesz w środku lasu. Co chcesz od Gala? Że chcesz, to przyjdź mu pomóc. Cały czas trzymam napięty łuk, w razie czego mówię. Dajcie spokój między nami. Nie ma złej krwi. A jesteśmy blisko ze sobą, Akselu. Bardzo blisko. Ja mu się nie przedstawiałem z tego, co pamiętam. Skąd znasz moje imię? Znam tych, którzy tańczą, tych, którzy kroczą. Rozumiem, że chcesz pomóc go uwolnić. Gal złamał mi serce. Powoli spuszczam łuk, ale dalej trzymam w razie czego, żebym mógł szybko naciągnąć. Że tak delikatnie opuszczam gardę, ale w razie czego, że mogę ją szybko odnowić. Czemu chcesz od garda, że aż tu przyszedłeś? Potem do tego przejdziemy, ale najpierw... Dziecko, biedne dziecko. Dwa kroki w stronę Sofii zrobił. Porusza się z gracją, tanecznie. Praktycznie tak, że nie dostrzegacie, żeby nogi mu się poruszały. To ja tak mówię. Lepiej na razie się nie zbliżaj, nie mamy do ciebie zaufania. Jeszcze pełnego. Dalej się zbliża?
Tak. To ja wychodzę mu naprzeciw. To jak widzę, że Sofia wychodzi naprzeciw, to ja jestem w razie czego gotowy do walki. Z tobą też jestem związany, ale ktokolwiek ci to zrobił, był okropny. Musi boleć. Pozwól, że chociaż odrobinę ci ulżę. Jako gest przyjaźni z mojej strony. I widzisz, że wyciąga rękę tak, żeby ta ręka pasowała do twojego policzka. Ale nie dotyka cię. Czeka z wyciągniętą dłonią. Ułożoną w półkołyskę. To tak spoglądam na jego dłoń. Potem patrzę w jego oczy. I czy mogę rzucić sobie na intuicję? Proszę bardzo. Zabij go. Zaczekaj. No zero. Mhm. Krytyczna porażka. Ups. Przerzucaj. Dobrze. Dlaczego nakazujecie? Może przerzucić nie musi. My tylko sugerujemy. Tak, ten ton to jest sugestia. Przerzuć to. Ja tylko sugeruję. Dobrze, już przerzucam. I nie ma za co. Nie jesteś w stanie odczytać jego intencji. Ale Sofia, nie wydają ci się wrogie. Sofia, jesteś pewna? Podobno każdy elf potrafi czarować. Czekaj, Axel, to będzie ciekawe. A ty co, jak jej zrobić krzywdę? Ja wiem, o co mu chodzi. Tak? To powiedz głośno. Dla tych, którzy nie znają magii. Sofia. Na Sofii jest jakieś zaklęcie albo rytuał nałożony. I jak działa? Nie jestem pewien. To jest mocniejsze zaklęcie. Zbyt mocne zaklęcie dla mnie, żebym mógł je dokładnie przejrzeć. Panie Elfie. On czeka z wyciągniętą ręką na twój ruch. Panie Elfie, co pan chce zrobić? Pomóc. Ja przychodzę do tych, których dobra jest natura, z którymi czuję więź, by pomóc im. Ja wykonuję pierwszy krok, lecz za moim krokiem musi przyjść krok wasz. Takie są reguły tańca. Zatańczmy więc. Przyjmę twój dar. Powiedziała delikatnie, przystawiając policzek. Ciężko porównać, co to jest. Najbliższe, co to chyba ulga, która momentalnie się pojawia. Zaklarowane obrazy, niewyraźne nazwiska, imiona, rzeczy pojawiają się, wracają na swoje miejsca. Pamiętasz dwór Talabeklandu. Pamiętasz bale, intrygi, uwodzenia. Pamiętasz ostatnie poselstwo do Ostlandu, zapłakanego księcia, kiedy przedstawiasz mu dowód śmierci jego syna i winy Talabeklandu. Dumę z wykonanego zadania. Wszystko wraca. Twoja pozycja, twoje ukryte imiona, za każdym razem tak skrzętnie chowane i usuwane ponownie po powrocie, by można na kolejnym dworze usnuć intrygę, pajęczynę. Jednak
Jeszcze raz intuicję chcę od ciebie. Teraz na plus 20, bo ci wcześniej weszło. Jednak czujesz też wyraźnie, że nie wszystko jest przed tobą odsłonięte. Że jest pozostawione. I zauważasz to w błysku jego czarnych oczu, w tym uśmiechu, że wie, że ty wiesz, że to jest dalej tajemnica. Albo go to bawi, albo sprawia mu to przyjemność. Figiel za figlem. Sophie, wszystko dobrze? Ja tylko spoglądam się na niego. Nasze spojrzenia się spotykają. Po czym uśmiecham się w jego kierunku. Następnie delikatnie kładąc swoją dłoń na jego, odciągam od mojego policzka. Tyle wystarczy. Nie mogę już tego znieść. Czyżby mój dotyk był aż tak niemiły? Fizyczny dotyk nic nie znaczy. Ważne są reguły. Lecz je można kształtować. Nie. One już są ukształtowane. Nie zrywa się. Ten taniec już dawno został wymyślony. To, że poznajecie kroki, to nie znaczy, że je wymyślacie na nowo. Jeden z was powie, co tutaj się dzieje? Akselu, jesteś najbliżej do mnie ze wszystkich tu zgromadzonych. Może poza Sofią. Najbliżej w jakim sensie? Na pewno nie krwi. Nie, w żadnym wypadku. Pod względem czynów. Ja tak w głowie... Też się napierdala po mieście? A tak... Za każdym razem, kiedy podchodzisz do kobiety, by rozpocząć miłosny taniec, uwieść, oplątać w sieć. Co zrobić? To wzywasz mnie. Ignoruję to, co powiedział. Chcesz uwolnić Gala, rozumiem, tak? Chcę, żeby to, co zostało odebrane, wróciło, ale ten tchórz nic w tym temacie nie robi. Ucieka tylko. Czy będziesz upokarza mnie. Czy będziesz walczył razem z nami w takim razie? Walka? Mi krótka odpowiedź. W żadnym wypadku. Nie znoszę walki. Proszę. To powinno wam pomóc. Mały token, gest dobrej woli. Wyciąga... Halalo? Internet mi przerwało. Wyciąga w waszą stronę rękę. Tym razem wewnątrz niej jest prosty drewniany pierścionek. Być może ironicznie wygląda jak dokładnie tak samo jak twój pierścionek. Wiesz co? Ja się macam po ciele, czy faktycznie to jest ten. Czy może jakiś chuj podobny. Macasz, jest przy tobie. Ale ten wygląda identycznie, nawet ma pęknięcie tam, gdzie twój. Co to ma być za sztuczka? Sztuczka, podstęp. Kto założy? Przyjmie w oczach goblinów wygląd ich pani. Jej głos. Może coś powiedz więcej o sobie, kim jesteś dokładniej. Jestem Koel. Pieśniarz, każdy mnie tu zna w mieście.
wiesz co... O, jak pieśniarz robi takie rzeczy. Wiesz co, Karl? Zachowujesz się dość podejrzanie. Przychodzisz, oferujesz pomoc, chcesz dać nawet magiczny przedmiot. Nic nie prosisz w zamian, jedynie chcesz odzyskać coś, co zgubiło. Wiesz, że z naszej perspektywy, przynajmniej mojej, jest to strasznie podejrzane. To, że nie widzisz mojego celu, nie znaczy, że go nie ma. Ale czy jest to cel, który was krzywdzi? Ja nie krzywdzę. Nie, ale jak obrócę się plecami, to czuję, że sztylet może polecieć. A wkrótce będę musiał się obrócić. Nie, nie poleci z mojej strony sztylet. Nawet jeżeli odwrócicie się ode mnie całkowicie, to wam gwarantuję. Nie życzę wam źle. Towarzyszycie komuś, który był mi bardzo, bardzo bliski dawno temu. Który został ode mnie oderwany. Który łamie mi serce dzień po dniu od wielu, wielu lat. Który nie chce słuchać muzyki. Wychodzi na światło cały czas, zamiast kroczyć w cieniu tam, gdzie jego miejsce. Wiesz co? Ja przyglądam się jego rysom twarzy, próbując analizować to, co mówi i jednocześnie szukać może jakiegoś podobieństwa krwi do Gala, nie do mnie. Dobra. Czy może mają jakieś cechy wspólne, czy to jest jedna rodzina? Bo tak Helsie trochę usi. Mam wrażenie, że o to mu chodzi. A na co rzucać? Na percepcję. Na zero? Tak, na zero. Teraz weszło. Nie przypomina w żadnym stopniu Gala. Kompletnie. Poza uszami pewnie. Kształt małżowiny też ma nie do końca taki jak Gal. Aha, no dobra. A jego intencja? Intuicja? Aha, drugi rzut. Gdzie ty masz intuicję? Nie rzuciłeś na intuicję. A na percepcji nie dojrzysz tych. No to rzucę na intuicję, na zero? Tak, na zero. Co mówi mi intuicja? Nie jesteś w stanie jakichkolwiek złych intencji wyczuć. Jeśli my ruszymy w bój, co zamierzasz? Smucić się. Nad nami? Nad przeciwnikiem? Nad Galem? Ja wspieram sprytnych. Bezpośredniość to nie moja droga. I wam nie pomogę. Już wam pomogłem wystarczająco. A jak będziecie rozmawiać z Galem, to powiedzcie, że czas ucieka. Szpon, serce. Niech ich zacznie w końcu szukać. I składa w twoje ręce, Sophie, pierścień. I odchodzi, jak gdyby nigdy nic. Więc jedno zmartwienie mniej. Lecz mówił, że w oczach goblinów. Co zresztą? Czy to coś zmienia? Być może daje sojuszników. A to już zmienia. A
Akselu, czy wiesz coś na temat goblinów? Kultury? Czy chodzi ci o coś innego? Wszystko. Chodzi mi o każdą informację, jaką posiadasz na ich temat. Czy mogę jakoś przeszukać swoją głowę? Rzućcie na inteligencję, bo nie macie wiedzy zielonoskórzy, ale rzućcie, bo możecie coś wiedzieć. Po prostu na zero. Wszyscy? Tak, wszyscy. Taki dobry rzut zmarnowany. To nie jest zmarnowany. Dobra. Gobliny to istoty nocne, które mają strukturę plemienną, hierarchiczną. Słowo wodza, któremu nie zostaje rzucone wyzwanie, jest najważniejsze. Mogą się sprzeciwić i opierają się, jeżeli bezpośrednie jest zagrożenie ich życia, ale raczej boją się i nie kwestionują rozkazów. Dodatkowo są niezorganizowani, łatwo ich zaskoczyć, mają problemy z reakcją, jeżeli nie otrzymują bezpośrednich rozkazów, wolą raczej uciekać i kryć się niż walczyć bezpośrednio, nie lubią słońca i walka w słońcu to dla nich koszmar, rzucają się na krasnoludy i więcej powierzchownych rzeczy wam nie powiem. Czy może? Łatwo je oszukać. Gilbercie, coś tam słychać z swojego mieszkania. I rzuć mi na magię, nauka magia. Gilbert? Co? Nauka magia rzuć. Dobra. O, jest głośno. Chyba Gilbert ma kłótnie w domu. Magia, gdzie tu jest? Lore Magic. Wiem, szukam. O, tu jest. Na zero? To będzie dosyć proste, plus 40. O, matko. Dobra, posłuchaj. Wilki, a konkretnie z jakiegoś, wiesz, czytałeś o wilkach, o wielkich wilkach, które kręcą się w okolicy, to są zwierzęta leśne, które nie są nawykłe do huku, ognia i magii. Używanie na niewytresowanych zwierzętach, a raczej wątpisz, że te tutaj są, nie, masz pewność, że te nie są tresowane magicznie, bo widziałeś je z bliska, momentalnie je wystraszy na śmierć, że będą spieprzać w podskokach. Tylko coś musi huknąć, coś musi walnąć. A więc... Magia może też przeżyć wilki. Czyli Zofia ubiera pierścień, idzie jako szef goblinów. A my co będziemy w takim razie robić? Ubezpieczać się z tyłu? Przekraść się? Halo? Słychać mnie? No spokojnie. Ustalmy jedno. Naszym celem jest uratowanie Gala i Gudruna, prawda? Nie no. To na pewno. Nie tak. Możemy mu wierzyć. To jest jakieś zwykłe drewniane coś. Może to w ogóle wcale nie działa. Możemy to od razu sprawdzić. Czy to działa czasowo? Czy jak to działa? Patrzę na Alfa. Nie ma go. On poszedł. Mogę tam. Ale ty jest. Czy ja...
On zostawił ten pierścień. Mogę spróbować na rozpoznanie artefaktu, żeż do końca przyjrzeć pierścieniowi. Dobra. Gilbert, sprawdzisz, czy nie ma klątwy może, czy coś? Na razie stoicie i patrzycie się po sobie. To ja już czekam. Nie mówię, sprawdzę ten pierścień. Nie, nie, nie sprawdzasz go, a Mary, przepraszam, Sofia go ma. Daj pierścień. Po prostu zabieram. To ja go tak daję wyżej, żeby nie mógł dosięgnąć przy pierwszej możliwości. I mówię... A co się mówi? Daj to już, po prostu chcę to tylko zobaczyć. Jej chodzi chyba o proszę. Proszę, ale jesteśmy zajęci. Dziękuję. I po prostu daję przed nim ten pierścień. Wpijaj się przyglądem. Jej czy pierścieniowi? Już jej się przeglądałam długo, teraz pierścień. Czy on to bada w ciszy, przygląda się, czy on to głośno inkantuje? Nie, na razie ogląda. Obracasz z każdej strony pierścień. Rzuć na intuicję. Tak. Długo go ogląda? Tak. Czasu growego? Przez chwilę. Co to jest taki niecierpliwy? To nie jest w ogóle magiczny przedmiot. To jest zwykłe drewno. Dziwne. Nie trzeba w tym żadnej magii nic. A spróbuj założyć. Sofia, zakładaj. Proszę. Dziękuję jednak. Popracujemy nad twym tonem później. Więc chciałabym założyć ten pierścień. Powoli. Drewno zaczyna wsuwać się na palec. Otaczać go. Jest szorstkie. Trochę przyciasny. Ale nie czujesz żadnej zmiany, nic kompletnie. Jakoś inaczej widzimy Sophie? Nic się nie stało, po prostu jest. Wiesz co, chyba nas oszukał, ściągaj to lepiej. Wyglądasz jak zawsze. Nie wyglądasz ani trochę na goblina. A wasza dwójka ma dziwny nawyk mówienia mi, co mam robić. No nie wiem, tak, jeśli to ma jakąś klątwę, lubi z nasiąknięty trucizną, tak jak będziesz nosiła, to może zostać otruta. No. Ale nie. Twój wybór, proszę bardzo. Nie wiem, ja raczej wyczuł, bo na czymś takim klątwa byłaby jakaś magiczna, bym raczej wyczuł. No tak, ale chyba nie wyczujesz trucizny takiej zwykłej, po prostu nasiąknięta. Ja w pierścieniu? Co mówiłeś, Gilbert, bo miałeś przegłos mocny. W drewnianym pierścieniu? Trucizny? No, drewno nasiąka. Ale chyba, czy to musiałbyś zajebiście mocno trucizna, skoro już na skórę może zadziałać. Zawsze to wchodzi przez krew. Nie każda trucizna. No to taka... dlatego mówię, że musi być niezła trucizna. Są rośliny i różnego rodzaju, co wystarczy, że natrzysz tym skórę. Na przykład pokrzywa, najprostsza. Ale to nie jest trucizna taka. No tak, ale dotknie ci skórę i masz czerwone ślady po nim. Ale to cię nie zabije nawet, czy w jakikolwiek sposób super pogorszy twój stan. Myślałem, że zrozumiesz, co to jest przykład, ale chyba muszę ci też to wytłumaczyć. Sofia, co się stało, kiedy on cię dotknął? Przyniósł mi ulgę, przynajmniej częściową. Chorujesz na coś? Powiedz mi, czy możesz coś więcej o tym powiedzieć? Bo nie wiedziałem, czy można tobie to zadać, jak mówiłaś, że nie możesz paru rzeczy mówić. Czy to jest może zaraźliwe? Nie, już nie wygadę tych głupot. No nie wiem, może jest chorem na coś. Gorzej jak my jeszcze to złapiemy.
Nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o magię. A chyba są magiczne choroby. A to na pewno nie jest choroba, ale dobra. Jestem pewna, że trzeba by spróbować. Jednakże te sprawy powinniśmy omówić, gdy będziemy przez to. Nie wiem, jeśli to jest magia, tutaj jest Gilbert, on też się zna na klątwach. Może też ci, jak to... Już ci mówiłem. Robi ból. To, co na niej jest, jest potężne strasznie. No dobra, ale nie... chyba umiesz jakoś zrobić, żeby ją chyba nie bolało. Czy ty tego też nie potrafisz? Nie, nawet nie wiem, co to jest, na czym to polega nawet. Dlatego nic nie wiedziałem, nic nie mówiłem, bo nie wiedziałem, na czym to polega nawet. To zmieniamy nasze plany? To znaczy? Czy robimy jak elf chce? Dał nam pierścień, który nie jest magiczny, a mówił, że jest magiczny. Jakby... Nie wiem, czy on w ogóle... Czy nie wiem, czy on naprawdę by tak myślał, że trafił na bandę takich naszych idiotów, że to już od razu biłam jak magiczny przedmiot i uważasz to za magiczny przedmiot. Drogi Akselu, czy... Tańczyłeś kiedyś na balach? O, na balach, dobre. Widzisz, że... Na wiejskich tylko. Skąd wiedziałeś? No to zapominałem, Mindenheim. Więc wiesz dobrze i zdajesz sobie sprawę, że najważniejsze jest zaufanie do partnera, żeby prowadzić odpowiednio. Więc jaki jest plan w takim razie, Sophie? Może masz jakiś w głowie? Muszę znać nasze cele, by były jasne. Uratowanie Gudruna i Gala? No to są nasze cele. Po to tu jesteśmy oraz te krasnoludy z kopalni. Na ten moment do naszych jest najbliżej. W kopalni to ciężko powiedzieć, co się dzieje. Te krasnoludy są wredne. Ja bym im w ogóle nie pomagała. Renata. Może wredne, ale bić się umiem. A tu mamy przed sobą małą hordę zielonoskórych. Napuśćmy ich na siebie. Nawet jeżeli to trzebałoby załatwić, widać i tak gobliny. W końcu to wieża Etelki, a oni chcą... Ona jest naszym głównym celem. Przynajmniej moim jednym z celów. Mówiłeś, gdzie te rodziny przetrzymują? One są martwe, już to mówiłem. Martwe? Nie da się wszystkie. Przekazać tego krasnoludom? Jakoś? Trzeba byłoby wejść do kopalni. A ty w tej formie, jak jesteś poza ciałem, potrafisz gadać? Nie mogę się komunikować, nic robić, tylko chodzę i mogę chodzić i obserwować i nasłuchiwać, nic więcej. A może na przykład wyrzeźbić coś w piasku, w skalę? Nie, mówiłem, nie. Nie wywieram jakichkolwiek interakcji na świat rzeczywisty, tylko mogę go obserwować albo nasłuchiwać. Rozumiem. Teoretycznie, Sophie. Gdybyś z końcem zaklęcia był uwięziony w jakiejś skale, to mogłoby jebnąć, kiedy twoje... Sophie, mogę na chwilę ten pierścień? Bo trochę mi przypomina inny pierścień. Pozwól ci więc ten, który mam na palcu. Widzisz, że wyjmuję drugi? Chcę obejrzeć. Może to jakaś zagadka? Oglądaj zatem, ale podała ci dłoń. Podałaś, że dłoń, żebym nie brał, czy... W jakim sensie podajesz dłoń? Żebyś mógł bliżej zobaczyć. Po prostu pokazała ci tam swojej dłoni. Ta przepiękna dama wyciągnęła dłoń w twoim kierunku. To ja się tak uśmiecham, podchodzę. Oglądam najpierw swój, potem jej. Jeśli chcecie, też możecie rzucić okiem. Ja widzę dojść stąd. Dobrze. Są identyczne. Co do joty. Wiesz co? Próbuję zbliżyć jeden do drugiego. Jakoś na siebie działają? Coś się dzieje? Łączą się w jeden. Nie.
No to chowam, słuchaj. Dziwne. Te pochodzenie mojego jest znane. A twój? Skąd się wziął? Z pewnej wioski. Z której? Z wioski. Debilu. I w tej, której się urodziliśmy. Myślałem, że chodzi o to, którą pacyfikowałeś, ale dobra. Ja chciałbym spojrzeć na Renatę. Jaki jest wyraz jej twarzy? Rzuć na politykę. Już rozmowa o polityce, ale jeszcze wyborów nie ma. Jak to nie ma? Są, jest tylko jedna słuszna partia. Zaraz wam powiem jaka i dlaczego. A ja chyba nie mam polityki. Lore Politics. A, dobra. Bo wy wszyscy... Na zero? Tak, na zero. Ja muszę wam powiedzieć, że wy wszyscy macie syndrom biedaka. Nie? Nie? Dobra, nikt. No, okej. Ale sucho. Spokojnie, zaraz. Jak dam jeden punkt sukcesu, to będzie na zero? Nie, ale możesz przerzucić. Dzięki. Niestety. Mechanika. O. O. Ledwo. Ty niejedną intrygę dworską już przejrzałaś. I próbujesz zrozumieć, dlaczego tak dziwnie Renate reaguje. I trochę nie możesz też zrozumieć, ale wygląda na to, że Renata trochę się martwi. Nie o Axela, a o ciebie. Dodatkowo no, te przebłyski zazdrości wyłapujesz. Wręcz sprawiasz, że Renata czuje się gorsza w twojej obecności. To ja tak chciałabym do niej podejść. Cały czas cię trzyma za rękę. Więc przechodzicie razem. Jakbyś... Kto trzyma kogo za rękę? Ty. Nie, ja powiedziałam, że się przygląda. A, to dobrze. Nie mówiłem, że chwyta. Dobrze, dobrze. Wyobraźnia już poszła do przodu. Gdzie? Już raz mi szuszyła głowę. Głupi nie jestem, żeby wkraczać dwa razy w tą samą kuchnię. To ja chcę, żebyś rzuciła czarm od razu, jak podchodzisz. Okej. Okay. I tylko taki pech i plaskacza dostaje. Na zero. Na zero, na zero. God fucking damn. Owalona. Tak. No to ona wyczekiwała na rozmowę z tobą, kiedy podchodzisz. Właśnie to chciała robić w tym momencie. To kiedy inna graczka odbija ci. Bardziej się nie przejmuję. Mio caro. Renate, co się dzieje? Spasiba. Moja droga. No bo... Axel ma rację. Zachowujesz się jakbyś... Jakbyś z normalnymi ludźmi nie przebywała. Mówisz w sposób, który normalni ludzie nie mówią. Jakbyś była hodowana, a nie wychowywana. Głupio. Głupio mi po prostu. Nie jeden uznałby, że moje dzieciństwo było szczęśliwe. To może jak się tak martwisz,
Próbuję się nauczyć normalnego życia. Tak jak my mamy. Mamy normalne życie. Axel. Pływamy wszędzie, po całym kraju. Sigmar wie, gdzie przebywamy. Próbujemy, schodzimy w stroju z liści. Próbujemy zasadzać się na gobliny. W wojsku to była codzienność. I właśnie to w tym życiu jest piękne. Raczej podróżując dalej, będą nas spotykać tylko gorsze i trudniejsze rzeczy. Jeśli Renata jest to dla ciebie za dużo, to też rozumiem. A nie mogą nas spotkać dobre i miłe rzeczy? Ale spotykają. Spotykają. Omijają, przechodzą bokiem, widzimy je tylko z daleka. Renatę, spotkaliśmy się. Czy to nie była miła rzecz? W pierwszych minutach nie. W sumie jak już mamy rozmawiać o tych miłych rzeczach, chciałaś powiedzieć o swoim życzeniu. Ktoś nie jest miły. A w sumie, jak nie chcecie rozmawiać, to też dobrze. Chciałabym popłynąć. Konkretne miejsce? Daleko, daleko na południe. Za Bretonię, za Arabię, tam gdzie nikt nie pływa. I zobaczyć te, to co opowiadały krasnoludy. Miasto ze złota. Złoty karak. Łańcuch. Zwierzęta, których nikt nie widział. Wodospady, góry. Tylko dla mnie, dla moich oczu. Nawet jeżeli to miała być ostatnia rzecz, którą zrobię. Mogłabym umrzeć na takiej wyprawie. Samotna podróż? Bez nikogo? Nie no. Nie myślałam o tym. To moje, to co ja chcę, to zbyt... Patrząc na nasze życie, panna widzę, że się dużo zastanawiam. Jakbym ruszył na południe, to za duża różnica by mnie nie spotkała. A jeśli tobie to się spodoba i dalej byś chciała moje towarzystwo, chętnie bym ruszył. Gdy to wszystko się skończy? Gdy domkniemy pewne kwestie. Obiecuję, że pomogę ci spełnić twoje marzenia. Nie, to się nie stanie. Tutaj ci, wszyscy ci wariaci, pokazuję po kolejnego, mają syndrom zbawcy. Po kolei każdy. Ten chce ratować, tamten chce ratować. Gonią kulty na całą grupę. Tutaj zabójcy. Z Tilańczykami nie rozmawiać, bo nas zabiją. Z miasta odpłynąć. Tu jest tyle nierozwiązanych spraw, że nawet nie myślę o tym. O tym jednym drobnym, jednym taki... Nie jest to drobnostka, jak ją określasz. I nie myśl o tym w ten sposób. Nigdy. Rozumiesz? Jest to twoje marzenie. Cel, który spełnisz. Tylko trzeba czasu. Bardziej zakończenia tych spraw. Czas też jest potrzebny. Dobra, chciałbym od waszej dwójki rzuty na czarm. Będzie śmiesznie, jakby wejdzie 100, a jej 0,1.
Będzie ci dosyć ciekawie. Będzie ciekawie. Dobra. Wiesz co, rzuć. Na zero. Na zero. Rzuć, ja przerzucę zero, jak na zero. Sobie. Najwyżej nie wejdzie. Ja przerzucę. Nie lubię. Nie lubię. Ja mogę przerzucić? Tak, możesz. Czy ja rzuciłam na... Nie na czarno, dobra. Aksel oddala się, ona coraz bardziej od ciebie. No, a przebyś się do Sofii. Na łańcuszku relacji dwa oczka właśnie przeskoczyły w kierunku Sofii. Przyszły nożyczki, które się nazywają Sofia i odcinają twoje więzi z nią. Myślałem, że coś innego po tych nożyczkach powiesz, ale to już co daleko idzie. Już powiem co. Dobra, wspólna nauka żeglowania to był początek. Pierwsze kroki z tej strony relacji. Ale chyba dopiero ta rozmowa, ten krótki gest dobrej woli, to słowo, to może manipulacja z twojej strony, Sophie, kupiło. I czujesz, że kupiło. Coś zaskoczyło. Znasz się na polityce. I widzisz, że masz ją. Lody zostały przełamane i możesz wpływać. Widząc to, jakoś ja to widzę też? Nie. Że patrzy? Nie. Nie? One są w świecie. Dobrze. Ale wyczuwasz zmianę atmosfery. Wyraźnie jest pogodniej. I nawet Renate uśmiecha się do Sofii już. Do ciebie, Akselu, jak najbardziej też. I widzisz, że jest bardzo wdzięczna za twoje słowa. Cóż, chyba omówiliśmy wszystkich. To co teraz? Czekamy. Czekacie? Czy coś? Gobliny obudzą się w nocy. Proszę, Gilbert, pójdziesz na chwilę ze mną na stronę? Chodź się boję, dawaj. Wojsku, nauczyli nas lać parami. Jak się oddalić na tyle, żebyśmy mogli stoczyć rozmowę, którą by nie usłyszeli? Dobra, nie ma sprawy. Odchodźcie gdzieś na bok. No. Wiesz co, nie powiedziałem wszystkiego. A może się zdarzyć tak, że mi może coś się stać podczas walki, jeśli wybuchnie i ja nie dożyję. I ta prawda, którą znam, może ci przynieść zagrożenie. Czyli znowu mówisz jakiś fakt ze swojego życia, który nam wcześniej nie powiedziałeś. Wiesz, przyznam się, że nie chciałem tego mówić, bo to jest trochę upokarzające z mojego życia. Teraz to mnie zainteresowałeś jeszcze bardziej. Naprawdę? Interesuje cię to wszystko, co jest najgorsze w moim życiu? Nie sądziłem, że kiedyś jest coś Aksela upokorzyło. Niszcząc może nieudanego podrywu. Słuchaj uważnie, bo dwa razy nie będę powtarzał. Widzisz, że tak chwilę się jeszcze przy sobie zbieram. I po prostu zaczynam tak trochę na ziemię, trochę niepewny. No powiedzmy, że jak przybyłem do
Middleheim. To leciałem w deszczu pod Rynnę, jak ją poznałem. Nie chciałem wchodzić z nią w relacje, ale zostałem zaszantażowany. Ona zawsze dostaje tego, co chce. Byłem pewien sposób jej zabawką, lalką, jej teatrzykiem. Byłem po to, żeby sprawiać jej tak chwila pauzy. No wiesz. Mhm. No. I zaczęła się ostatnio tobą interesować, tak wnioskuję, że mnie wysłała. Na stigma, tylko nie to. Może również będzie chciała cię złamać, zniewolić. Więc trzymaj się od tej kobiety jak najdalej. Z chęcią zobaczę, jak będę próbowała mi to zrobić. Jeśli wejdziesz z nią w dialog, już przegrałeś. Jest jeszcze bardziej w słowach elokwentna niż Sofia. Chociaż nie wygląda. Pod tym ciałem kryje się prawdziwa bestia, ukryta, która potrafi pożerać ludzkie dusze. Powiedz może przekaz, jak się mną interesowała niby. No wysłała mnie do ciebie. To już nie jest, to już nie jest interesowanie. To, że cię wysyłam do Kaczmy, to nie znaczy, że się interesuje tą Kaczmą. Nie. Ostatnie jej słowa to jak pół roku temu razem byliśmy. Niedługo twój przyjaciel Gilbert wyrusza. Wyrusz razem z nim. Potem cię wezwę z powrotem. Konkretnie do ciebie mnie wysłała. Może ma jakieś swoje kolejne ukryte powody. Wiedz, że lepiej nie spotykać się. Nie wiem, co zrobimy, jak będziemy wracać do tego Aldorfu. Nie wiem, co ja mam zrobić. Axel. Ona ma nade mną władzę. Nie daj się ciągle mówić, że jesteś w przegranej pozycji. Stoisz tutaj, jesteś przy nas, mówisz nam to wszystko, to znaczy, że jest jeszcze szansa i tak się odpłaci za to wszystko. Nie mów, że wojna już przegrana, tylko dlatego, że jedną bitwę przegrałeś. Ty nie rozumiesz. Ona nie jest zwykłą osobą. Ja też nie jestem zwykłą osobą. No, jest trochę jak ty, ale inna. To w takim razie się tym bardziej nią zaciekawię, jak ona mną. No mówiłem. Nieważne co zrobiłem, potrafiła czytać w myślach, robić to, co jej każe, chociaż na przykład nie chciała niektórych rzeczy wykonywać. To już akurat nie jest magia, tylko po prostu jest dobra w tym, co robi. Ale to już co innego, dobra. Axel, mówię ci. Ja jej się nie dam i tak. Jeśli nawet będzie chciała coś próbować mi zrobić, będę walczył tym bardziej o to. Ona coś tak będzie chciała zrobić. Samym spojrzeniem łamać ludzi. Co dopiero słowem. Coś ona ci będzie chciała zrobić, upierdolę ręce. Coś ona mi będzie chciała je zrobić, zniknie z tego świata. Widzisz, jak mówisz to upierdolić ręce, to taki trochę niechętny. Nie wiem, czy robienie krzywdy jej to dobry pomysł. Ona ale wiesz, ja się nie dam zastraszyć. Kimkolwiek ja się nie dam. Należy do familii. Ona ma duże konekcje w podziemiach. Służyłem, pokazuję ci ten mundur, chociaż jest pewnie pod liśćmi tym wszystkim, to tak zbytnio tego nie widać. Pod jej ojcem, który ma całą kompanię. Więc możemy być tak, że stajemy z moją byłą kompanią w walce. A tam służyło ponad 1000 osób. Nie liczę, że z sobą ma 5 wybitnych szermierzy. Nieważne, jakie siły na mnie ściągnie, nieważne, ile osób da naprzeciwko mnie, ja jej się nie dam.
Jak się jej dam, to znaczy, że już jestem nikim, już nie będę sobą. Nie zasługuję praktycznie na bycie sobą nawet, jak się już mam im dać poddać. Ona potrafi... Trzeba zawsze walczyć o to. Jakoś sznurki zaplątać wokół człowieka i pociągać odpowiednio potrafi. I chciałem ci to przekazać, bo czuję, że Gal może naciskać w innym kierunku, żebyśmy to zrobili. I boję się, cieszę się, że tak bardzo martwisz się, że aż chcesz mnie tak bardzo ostrzegać, ale mówię, jak ona nam już zagraża, tym bardziej otwarcie od jakiegoś czasu, raczej tak czuję, że prędzej czy później nasze drogi będą musiały się zetknąć z nią. Prędzej czy później. Przecież jak będziemy wracać, wysłaliśmy do niej list. Który mam nadzieję, że roztopiło jej serce co do ciebie, ale to już nie będę osądzał na temat, a tym bardziej nie mówił takie rzeczy. Na tym odmówię. Przyszłość jest przyszłością. Mamy teraz teraźniejszość. Nad przyszłością będzie można jeszcze na spokojnie pomyśleć. Wiedz, że to ja mówię. Jakbym mógł, nie chciałbym w ogóle tej kobiety spotykać. A wiedz, że mówię to ja. Więc coś na rzeczy jest. To ja, Axel. Dlatego ty bardziej wiedz, że nie odpuszczę nad taką kobietą, która tak ci się dała we znaki. Dziękuję. Nie wiem, czy powiedzieć to też reszcie, zważąc, że Renata czasami ma napady zazdrości. Nie, jak chcesz, możesz za na to porozmawiać, jeżeli uznasz to, żeby to powinno usłyszeć. Reszta mi się zdaje, że wiesz raczej, w co wpisuje się. I to już od dawna wiedzą tylko o tym. Co jej powiedzieć? Tą całą prawdę ci powie? Widzę, że chyba się ode mnie oddala. Myślę, że powiedz jej otwarcie, że się boisz. Da się żyć na osobności? Co myślisz? Bo mam mętli w głowie. Czy przy Sofii lepiej też powiedzieć? Lepiej na osobności. Myślę, tak będzie dla was lepiej. No to chodźmy, panie. To ty zostaniesz z Sofii, a ja pójdę w to samo miejsce. No tak. W obozie poruszenie. Mimo, że jest dzień, to gobliny są wybudzane. Przeganiają biczami i patykami wilki. Jest to dość komiczne, bo te wilki z łatwością mogłyby odgryźć każdemu łeb z tych goblinów, a mimo to boją się ich i słuchają. Powarkują, ale kiedy goblin sieknie, to od razu kulą się pod siebie. I rozchodzą się po okolicy. Może sprawdzają coś, szukają. Nieważne, co się dzieje, dwa wilki i dwa gobliny idą w waszą stronę i będą przechodzić może prosto przez miejsce, gdzie, którym obecnie jesteście, może trochę na ukos. Co robicie? To pokazuję im, żebyśmy zeszli na bok i stanęli obok tego krzaka. Znakami bitewnymi. Ale próbuję to tak jawnie pokazać. Że pokazuję rękę wprost, potem pokazuję pięść, jakbym szedł za ten głaz, który pokazuje, i wskazuję na tamten krzak. I się przemieszczam powoli w kierunku niego, ukrywając się. Reszta? Ona też ukrywa. A ja mówię Renacie, żeby się skryła. Wam też to pokazywałam. Dobra. Renate też się, czyli wasza trójka, ukrywa się. Sofia zostaje na razie. Na razie tak. Dobra. Ale tak, żeby w razie czego Axel miał czystą linię strzału. Na ciebie czy na kogo? Nie no, na naszych przeciwników. Sofia, nie bądź szalona i się chowaj.
chcę test ukrywania, Sofia. Czy ja się kryję? Jesteś w stroju pokryta liśćmi, kałuskami. Poczekaj. Chyba, że zamierzasz się ruszać, chrząknąć. Da ci mi jakikolwiek sposób do zrozumienia, że tutaj jesteś. Jakby przychodzili tak bardzo blisko mnie, to tak. Chcę się chrząknąć. Kaszlnąć. Kichnąć. Ja w razie czego widzę, co Sofia robi, że się nie ukrywa, stoi w miejscu. Ja tam już w tym krzaku się rozstawiam odpowiednio, żeby w razie czego zastrzelić tego goblina. Obok ciebie Renatę z krótkim łukiem w ręku. To ja szepczę. Dwa gobliny idą, czy jeden? Dwa gobliny, dwa wilki. Ty bierzesz tego po prawej, a tego po lewej. Jeśli coś zrobią przeciwko Sofii. Rozumiesz? Tak, tak. Po lewej, po prawej. Jasne, nie ma problemu. Będę strzelać. Ty po prawej, ja po lewej. Po prawej, po prawej. Tak, no pewnie nie pomylę. Wiesz, która to prawa? Tak, wiem, która to prawa. Kurwa. Nie dodawaj jeszcze tutaj. Ciszej bądźcie. A ja tak w głowie na nią tak trochę patrzę. Co może ja w niej widziałem? To nie rzucaj na ukrywanie. Jednak ja rzucę. O nie, zabieram mi zabawę. Zrzucenie. Nie, rzuć, przepraszam, rzuć. Pamiętaj, że masz na plus 20 za strój. To jest to outdoor survival? Tak. Nie, to nie jest outdoor, to jest stealth. Stealth, runa. Będzie w zaawansowanej, w tej drugiej kolumnie. Tej po prawej. Na samym dole prawdopodobnie. A, dobra, wybaczcie. Ja plus 20 mam rzucać. No bo strój, tak. Dobrze. Nieskalana piękność to jeszcze minus 20. Tak. My mamy rzucić na ukrywanie? Nie musicie. Idźmy na idealnych. Dobra. Patrol goblinów. Nagle jeden z wilków głowę w waszą stronę unosi. Odsłania bok, futro. Teraz możecie zauważyć, że jest pozlepiane. Wygląda, jakby był torturowany, gnębiony. Mięśnie spazmatycznie czasem mu drgają. Obnażył zęby, nawąchuje tutaj, warknął. Spokój! Lagom dostał. I gobliny przechodzą razem z wilkiem. Z 15 metrów od Sofii. Ona po prostu stoi. Jeszcze nawet się poruszy. Oni idą obok. Wilki odwracają głowę w jej stronę, a gobliny tylko odciągają i lagą. I idą dalej. Przeszli? Tak, odchodzą. To ja powoli podchodzę do Sofii. I cicho mówię. Co ty, kurwa, odpierdalasz? Też miło cię widzieć. Dlaczego się, kurwa, nie ukryłaś? Cicho. Odpowiem dalej. Na twoje pytanie, kiedy się uspokoisz. To tak biorę wdech i... Mówisz? Czy jesteś już spokojny? Jak rzeczka. Wyczuwam sarkazm w twym głosie. Chcesz śmierci? Chciałam sprawdzić, czy działa. To tylko pomaga w ukrywaniu. Nie zapewnia całej niewidzialności. Nie musiało. Ja tam patrzę, jak obozowisko teraz wygląda. Czy jest jakoś bardziej puste? Kompletnie puste, czy już... No, rozbudzają się. Zaczyna powoli
No, słońce trochę się przeniosło przez te rozmowy, przez te ustalenia i coraz bliżej jest wieczoru i w miarę jak to postępuje, to gobliny robią się coraz bardziej aktywne. Chyba to nie jest dobry czas, żebyśmy się rozdzielali. Umiecie no nie, wejść na drzewo? No, że już o takich połach to nie rozmieszczała patrole po okolicy. Umiecie wejść na drzewo? Zależy jakie. Wiesz co, rozglądam się na drzewie, gdzie byśmy mogli się blisko siebie schować. Nie musi być to pojedyncze drzewo, ale mogą być na przykład takie dwa obok siebie, gdzie ten kamuflaż dalej by działał właśnie. Szukam takich odpowiednich drzew. Nie ma problemu, macie mnóstwo czasu. Każdy z was, gdyby chciał, mógłby wspiąć się na te drzewa. Tylko wiesz, ja szukam takich, których... O inaczej, ja próbuję wyselekcjonować te najlepsze, na których są najbardziej te bujne liście, najłatwiej byłoby nam się ukryć. Ale tu wszędzie jest łatwo się ukryć. Tutaj nie ma takich wybitnych. Dopiero jak wyjdziecie na ten wycięty teren, wykarczowany przy samej wieży, to jesteś odsłonięci. A tak to w lesie każde drzewo tutaj dobrze wygląda do ukrywania. Wejdziemy na te dwa drzewa. A czemu na drzewa wejść? Łatwiej będzie nam się ukryć. Przejdą pod nami. Nie będą raczej szukać nas w gałęziach. Jak na razie poszły pozostałe. Jeżeli się jakieś zbliżą, to się i tak ukryje. Dlaczego mieliby znaczy... nas szukać? Właśnie. Mogą przychodzić obo. A może coś się stało wewnątrz. Albo może krasnoludy coś powiedziały. Nie. Krasnolud nawet wie, że nie była. Zdaje mi się, że jak już noc się zbliża, to chyba może jakieś patrole umieszczają po okolicy. Chciałabym jedynie przypomnieć, że czas nam się kończy, a kiedy ruszymy do wieży, nie odbijemy krasnoludów z kopalni. Więc chcę się dowiedzieć, co najpierw. Mieliśmy czekać do zmroku. Jak, już akurat gobliny ruszają się, to idealnie można poczekać, aż pozostałe patrole pójdą sobie. Będzie chyba mniejsza ilość goblinów w obozie. To ja wam palcem pokazuję. Tu i na tej wieży mogę ich zdjąć. Wtedy byśmy mogli przejść tędy, między tymi krzakami i tutaj. A czy to mądre, byśmy wszyscy wchodzili do środka? Im większa grupa, tym łatwiej nas znaleźć. No ale jeżeli wieża, czy ciężko będzie się ukrywać. Wieża jest dość mała i ciasna. Ja mogę pójść przodem. Nie jestem najlepszy w ukrywaniu z was wszystkich. Jak ktoś chce tutaj zostać, może zostać. Czy ktoś idzie ze mną w takim razie? Jak mam się sam przekraść do nich? Sam mam ich odbić? Myślałem, że najpierw idziesz zastrzelić ich, a potem my idziemy. Gilbercie, zasięg mam nawet stąd na wszystkich. Przypomnij mi proszę, ile goblinów w środku widziałeś? Czekaj. Ile widziałem w środku? W środku? Z 15 mogło ich być. Z 15 z przywódcą. No, wybaczcie mi, ale moje umiejętności łucznicze nie są dobre na krótkim dystansie przy takiej liczebności. No, dlatego mówię, żebyśmy raczej wszyscy wchodzili do wieży. W wieży ciężko się będzie ukryć, a... Jeśli szybko uwolni Gala i Guduna, to myślę, że te 15 goblinów to bardziej rozwalimy. Wiesz co? Próbuję oglądać wieżę. Czy jeśli byśmy zamknęli wrota? Są tam jakieś wrota, czy jest po prostu proste wejście? Nie widzisz wejścia do wieży. Dlaczego? Dlatego, że są schody i jest przedsionek przed wieżą. I z obu stron jest zamurowanym kamieniem. A czy jest jakaś brama, żeby zamknąć? Nie? Tak? No, to jak to wygląda, jak ja wchodziłem? Czy mógł mu powiedzieć? Czy jest jakaś brama, żebyśmy mogli zamknąć za sobą? W wieży nie ma bram. Są podwójne drzwi drewniane. Ale... One nie wytrzymają naporu goblinów. Nie wiesz, tego nie widziałeś. A mogę ich ocenić, ich solidność na mojego? Nie możesz, bo ich nie widzisz. Ja mówię to, co ci Gilbert opowiedział. Gilbert, byś mógł wycenić, czy by... Wytrzymały parę minut, jeśli by 20 goblinów na te drzwi się rzuciła nagle? Ech, ja to oceniam.
Tak, wytrzymałyby. Raczej przy dłuższym, jakby na przykład próbowały palić, próbowały wyważać przy użyciu siły, coś takiego. O, w końcu krasnoludzkie drzwi, więc raczej długo wytrzymają. A możemy się przekryć szybko, zamknąć te drzwi, byśmy mieli wtedy za sobą 20 tych goblinów. No i o tym byśmy mówię. Mogli zająć się tymi 15. Co ty mówisz? Jakimi 15 zajmowali się? To jest śmierć. Jeżeli pierścień działa tak, jak powiedział nasz towarzysz, nie powinniśmy się aż tak obawiać. No, ale raczej nie działa, jak widać. Jak raczej nie widać. Nie wiemy, to ma niby działać na gobliny tylko. Ja przynajmniej zrozumiałem po jego mowie. A czy działa, to nie wiem. Elficka magia jest dziwna. Dobra, czyli wchodzimy do wieży. Ja zdejmę tych, którzy obserwują. Co dalej robimy w takim razie? Ty będziesz udawać goblina i zobaczymy, czy działa? To Etelkę miała udawać. Tak przynajmniej rozumiałem, jak było mówione przy ich przywódczynie, Mogę jeszcze zrobić pojedynczego goblina. Mogę spróbować w twoim kierunku i zobaczymy, czy faktycznie działa. No jest to myślę. Być może będę mieć niedługo kolejny patrol. Mogę odciągnąć się pojedynczego i w to miejsce spróbować prowadzić. Dasz radę, tak by innych nie zawiadomić? Mogę spróbować. Da radę. Opowiadał mi, że nie raz, nie dwa robił coś takiego, jak w oddziale był. W takim razie przyprowadź go do mnie. Dobra, jak przyprowadzi go i powiedzmy zadziała, co wtedy? Jeśli pójdziesz za nim, chociażby do wieży tam, to co wtedy będziesz chciała robić? Jeśli okaże się, że pierścień działa, może odwrócić uwagę tych 15, zwołując nagłe zebranie. Albo powiedzieć, że tamten goblin się podszywa pode mnie. I wiesz, rzucić jednych na drugich. I my wtedy wejdziemy po Gilberta Gudrun. No, przekonam się, jak to wieży wygląda. Po Gudruna i Gala. Szybko ich wyciągniemy. Wyjdziemy zanim krwawa rzeź wewnątrz się skończy. I pójdziemy wtedy jeszcze po krasnoludy. A potem się pomyśli, co dalej. Dobra. Zobaczymy, czy zadziała pierścień. Dobra. Wiesz co, ja obserwuję wokół i szukam takiego, który jest najdalej od grupy. Najpierw wzrokiem. Dobra, to w takim razie wasza trójka zostaje. Axel trochę odchodzi i zaczyna oczami przeczesywać teren. Chciałbym od ciebie test percepcji. Czy wypatrzysz takiego idealnego? I zaś ciągnie na siebie 15 gumów. No, nie próbuję z ziemi, lecz z wysokości. Wchodzę na drzewo, przyglądam się. Nawet troszeczkę czasu chcę poświęcić. Dobra, to rzuć na plus 40. Okej. Okay. No widzisz takiego delikwenta cwaniaka. Usadowił się przy krzaku. Znudzony swoją służbą wartowniczą. Trzyma włócznię, która jest za duża dla niego. Przechyla mu się dwa razy. Ubrał jakiś garnek czy hełm na głowę i opada mu raz po raz. Nawet nie usłyszycie, jak będziesz się zbliżał, bo ma zasłonięte uszy. To powoli podchodzę i próbuję zwrócić uwagę, jak asasyny. To jest twój plan? To jest twój plan. Na górze 14, ten jeden zostanie. Wszystkie laska, psy laska. W obozie. Nie tak głośno gwizdząc. Tu chodzi o częstotliwość. Kurwa, nie to miałem na myśli. Naprawdę zaczęły w moim kierunku. Nie, wiesz co? Lepiej, cały obóz idzie w twoim kierunku. Rzuć
rzuć na twoje wystąpienia. Entertain. Bo tu... Na zero? Wiesz, mogłeś coś takiego robić w przeszłości, takie ćwiczyć gwizdy, więc na plus 40. Walony. Gwizdzesz. Jedno gwizdnięcie nie zadziałało, więc zaczynasz gwizdać, pogwizdywać jakąś melodię. No wpadła mu w ucho. No to zaczynam się wycofywać w kierunku Sofii i gwizdząc dalej, żeby go prowadzić. No złapał trop i idzie. Wy stoicie w trójkę obok Sofii i nie dowierzacie. Axel gwizdże, a idzie goblin w waszą stronę. Jebany o swoją goblinę. Po cóż nam pierścień w takim razie? A on mógł cały obóz tak ściągnąć, wiesz. Wololo, a potem następny. Jak to chcecie załatwić? Czy wy stoicie wszyscy w trójkę obok Sofii, czy Sofia jest sama, stoi i wy tylko naprowadzacie i patrzycie? Właśnie, zostajesz sama, czy... Nie no. Ja to stoję dumnie na przodzie. Ale... W sumie to nie wiem, czy lepiej będzie się schować, czy zostaniecie. W sumie Axel i tak na mele się nie nadaje, więc... Może gdzieś z tyłu stanąć. Myślałeś, że Axel się i tak na mele nie nadaje. Nie, no na mele, w sensie jesteś łucznikiem. Nie bądźmy tacy okrutni. Nie, ale wiesz, jeżeli to zadziała, to czy kogoś może nie wprowadzić jeszcze do wieży jednego? No to załatwimy to w trakcie. Dobra. Czyli się chowamy. To tak, to wy się chowacie? Goblin z początku nie zauważył. Ale w końcu wychodzi za krzaka, podnosi hełm, który ma na głowie, robi zdziwioną minę. Pani? Mój drogi, czyżbyś mnie nie poznał? Od razu? Pani miało nie być! Ale jestem, czy coś złego w tym? Nie. Tak jak myślałam. Oddaliłeś się od reszty. Tak podchodzę bliżej niego. Jesteś tu sam? Kiwa głową. Jeden. A ja kim jestem? Panią. Dobrze. Więc zrobisz wszystko, co powiem. Tak. Wszystko. I nie będziesz się sprzeciwiać. Nie, bo nie. Dobrze. W takim razie muszę ci kogoś przedstawić. Niegodny. Nie trzeba. Zapamiętaj dobrze. Tak, tak. I tak kiwam głową w kierunku miejsca, gdzie się ukryli moi towarzysze. No kiwa na was Sofia. Widząc ten moment, to ja w razie czego stoję tam gdzieś z tyłu ukryty, z wyciągniętym łukiem, jakby goblin chciał się rzucić, żeby szczęść pierwszy. To wstaje. Goblin widzi Gilberta, który podnosi się, ale żadnej reakcji z jego strony. Wyczekuję. Zapamiętałeś ich twarze? Liście i krzaki? Niech będzie. Chodzące krzaki.
Jeden, drugi, trzeci, trzy. Pamiętasz? On widzi tylko Renatę i Gilberta. A, no tak. Wybacz, to dwa. Bo Axel z tyłu chowa się i czeka z łukiem. No zapomniałem, przepraszam. Ale w sumie widzi też mnie jako krzak, więc mogą być trzy. Co robić? Na razie czekać. Gdy przyjdzie czas, te krzaki będą zbliżały się w waszą stronę. Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Gdyby jeden z waszych wilków, to okropne bestie, chciał się na niego rzucić, macie powstrzymać. Tak? Gości pani, nie wolno. Ani też nie hałasować. Nie wszczynać alarmu, że ktoś się zbliża. Nie! Gości pani na alarm? Nie! Dobrze, że się rozumiemy. I tak jakby go delikatnie dotknąć, w sensie w ramach pochwały. Robi się czerwony. Nie, robi się zdziwiony. A teraz wrócisz i nikomu nie powiesz, że odeszłeś. Powiedzieć Hersztowi, że pani wróciła? Nie, sama mu powiem. I dostanie mu się za to, że nie przygotował nic na mój powrót. Dostanie mu się? Oczywiście, że tak. Przecież nie widzieliście, że wróciłam. Nikt nie mówił. Nikt nie mówił, nie wiedzieliśmy. Więc sama mam wam o tym mówić za każdym razem, kiedy wracam? Nie, nie! My będziemy wiedzieć. To wina Gudbada, Gudbada Wida. Tak to on. Nie wiedział, nie przygotował. Zły Herszt. Więc pomówię z nim osobiście, by już nigdy więcej tej zniewagi nie powtórzył w moim kierunku. Tak, pani zabije Gudbada. Potrzeba nowy Herszt. Silny. Jeśli wykonasz swe zadanie, przemyślę to. Robi się dumny. Wypina pieś trochę do przodu. I kiwa głową cały czas. Potakując. A teraz wracaj. A, tak, tak. Między krzaki biegnie. Wraca na swoją pozycję. Teraz mamy dwie osoby z innymi tożsamościami. Axela Liberunga i Sofię Etelka. To będzie ciekawe. To tylko będzie ich coraz więcej. Wygląda jak kaczka, chodzi jak kaczka, pływa jak kaczka, to chyba jest kaczka. Mamy to. Nie sądziłem, że ten pierwszy naprawdę zadziała. Muszę porządnie z Karem porozmawiać, o co tu chodzi. A jak Gilbert założy, to też będzie Etelką? Jak widać, a czy jak tak, to czy tak. Chyba nic nie mówił, tylko że kobietę musi to zakładać. To ja już do nich podchodzę, jak widzę, że Godin zniknął. Pierścień, z tego co widziałem, działa. To może zrobisz ćwiczenie i na muszcie czy coś, żeby wszystkich zwierzy wyprowadzić. Wiesz, z czym się wiąże władza? Z tym, że wykorzystujesz ją w odpowiedni sposób. Tak, dowodzenie nad goblinami to co innego niż dowodzenie nad oddziałem porządnych ludzi. To co zamierzasz zrobić tą władzą? Na razie
on wie, że przyjdziecie i wiemy, że pierścień działa. W innym wypadku też miejmy nadzieję, że tak będzie. On, czyli kto? No ten goblin, który tu stał. No tak. A to musimy się przejmować jeszcze jakimś planem? Nie możesz im... Nie możemy pójść i rozkazać im, żeby wypuścili? Nie myślisz, że będzie to zbyt podejrzane? Prędzej jakieś chociażby nawet zabranie ich gdzieś, żeby się załadzili, uwolnić po ustach, a później w jakąś pułapkę, to już będzie coś. Może przygotujemy jakąś pułapkę. Wiesz co? Jest tutaj coś, jak się tak, jak szedliśmy po okolicy, jest coś w stylu wąwozu, zagłębienia takiego jaskini? Jest. Widzieliście, że od momentu, gdzie jest postawiona wieża, jest dosyć spory spadek w dół, który prowadzi do kopalni. Także ona jest położona jakieś 200 yardów niżej. Stroma droga prowadzi w dół. Tam są sterty żużlu wydobytych kamieni, które Gilbert widział. Gilbert, masz jakieś kontrolę może nad wiatrem, coś w tym rodzaju? Nie tak, żeby zepchnąć tyle goblinów. Mamy tam skarpę. Może jakoś ją wykorzystamy taktycznie. Tylko jak? Nie mamy możliwości chyba zbytnie. W sumie... Ja wiem o tej wieżyce, czy Gilbert o niej nie mówi? Jakie wieżyczce? Słyszysz, jakie wieżyczce? Aha. To nie mamy jednak możliwości. Mówiłeś, że jesteś w stanie nas poprowadzić do środka. Jestem w stanie przeprowadzić do środka. A co dalej w środku? Jakby spiesznie, to już nawet nie musimy się jakoś skradać. Tylko teraz jak to wykorzystać na swoją korzyść? A może ty wejdziesz otwarcie, a ja się przykradnę. Nie wiem, po co już tak się skradać, jak już... Chyba, że masz konkretny plan. Możemy zrobić tak, że Sofia pójdzie ich uwolnić. Ja pójdę za nią, incognito. A wy będziecie obserwować tutaj, z lasu. Po co? No, w razie niewypalenia planu udawania goblina. Nie, zdaje mi się, że to wygląda świetnie jak na ten moment. No dobrze. Ale nie wiemy, czy może będzie tam w środku krasnolud. I co wtedy? On może to rozgryźć. To działa podobno tylko na... W środku nie miałem żadnych krasnoludów, a tak to chyba cię byśmy widzieli, gdyby jakiś krasnolud się ruszył do wieży. Nie, Gilbercie, widziałeś krasnoludy chaosu w środku. Były jednak, kurwa. Krasnoludy chaosu były. Krasnoludów nie było. W środku wieży czy kopalni? Wieży. Okłamałeś mnie. Ja cię okłamałem. Gilbert, Jasmina, jakbyś chciał coś powiedzieć, a nie chcesz powiedzieć. Powiedz, coś jeszcze tam widziałeś? Krasnoludy chaosu. No to nie zadziała w takim razie. Musimy wszyscy wejść do środka. A może spróbuj napuścić gobliny na krasnoludy. To już akurat nie wiem, czy akurat goblinie się aż na to zgodzą nawet. Być może będą niechętne, jeżeli chodzi o ich życie. Musimy coś zrobić. Nie możemy tak stać i czekać. Czas ucieka. Dobra, może zrobimy tak. Ty wejdziesz jako goblin. Ja oczyszczę przejście. Renato tutaj poczeka z łukiem. Ja się przekradnę. Ty, Gilbert, razem ze mną się przekradniesz. I w razie czego będziemy działać na bieżąco, w razie jak Sofii nie będzie szło. Co ty na to? Mój plan jest taki, żeby zrobić tak, żeby gobliny uznały za przywódcę. Od razu pewnie krasnoludy te zobaczą ją jako człowieka. To powiedzą, że to jest jakiś krasnoludzki postęp
i że mają ich ukarać i związać. I że to jest rozkaz jej przywódczyni. I tutaj zaczyna się ryzyko. Nie wiem, czy posłuchają, czy. Dlatego my będziemy ukryci z tyłu, gotowi do działania. Co ty na to, Gilbert? Zgodzisz się na takie ryzyko? Ach, nie. Tak czy nie? Nos ucieka. Dobra, ale jeszcze tak zapytam. Tak, Krasnoludy Chaosu było opisane na pierwsze piętrze, niż tam widziałem. Znaczy, na parterze. Na parterze. Mówisz, że są na parterze? Może w ostateczności można by zrobić tak też, że niech ona może rozkaże tym goblinom, że mają ruszyć na jakąś farmę, albo gdzieś ruszyć. Na jakiś czas. Wszystkim goblinom? Przywódcy, żeby on ruszył swoje gobliny, żeby gdzieś się ruszyły. Ale jest krasnoludy. Chociaż na jakiś czas załatwimy to, co w wieży, uwolnimy pozostałych, przygotujemy się na te gobliny w zasadzce. Ja czy to już nie będzie problem, jak wszyscy będziemy ustawieni na gobliny. W szczególności, jeżeli do kopalni wejdziemy i krasnoludy uwolnimy. Tylko znaczy... ile jest krasnoludów tych, które tam są? A osób cztery. Cztery były? Wszystkie cztery? Cztery. Cztery na naszą trójkę. Może nie? To się udać. Zapominasz, że jedynie ty masz w szkolenie. No czekaj, tak sobie. Możemy zrobić tak. Czekajcie, czekajcie. Nie, dajcie dokończyć Sophie, bo zaczęła mówić i wchodzicie. Sophie, kontynuuj. Chwila, wątek myśli. Wyszkolenie, tylko on. Wojskowa. Więc otwarty konflikt i tak odpada. Gobliny, nawet jeżeli wykonują moje rozkazy. Nie wiemy, jak daleko to idzie. Jest na to sposób. Ja się tutaj ukryję wśród drzew i będzie tylko trzeba je wywołać. Zanim zorientują się, z którego kierunku, gdzie ja strzelam, to 2-3 padną. Wtedy Gilbert rzuci zaklęcie i będzie 2-2 najpewniej. I wtedy mamy o wiele większe szanse. Wy jedynie będziecie musieli pomóc nas w walce. Renata będzie z łuku. Ty jesteś lepsza w sztylecie czy broni rzucanej? W słowie, Akselu, w słowie. A jak nie da się słowem? Można biegać. No to ty, Sophie, się ukryjesz. A powiedz jeszcze, Louis, tam w kopalni to były tylko zwykłe krasnoludy, czy też widziałem krasnoludy chaosu? Zwykłe krasnoludy w kopalni widziałeś. Pod kiepską strażą. Jeżeli tam kurwa gobliny tylko piną tej kopalni, są nasze krasnoludy, to oczywiście te 4 gobliny, bo nawet weterka po prostu im powie, żeby spieprzały. To jest dobry pomysł. Jak nie ma w środku krasnoludu, to jeszcze może... To może ty... Mów, no. Ona przejdzie bez problemu, podburzy krasnoludy, powie, że ich rodzina nie żyje, wtedy poprosi... W sumie nie, ona nie może tam iść. Wystarczy, że po prostu powie, że goblina, że jest pieprzały, a my po prostu już wejdziemy do kopalni. Dobra, my wejdziemy. I z goblinami co? Szturm wtedy? No te resztę krasnoludów? Tylko może jeszcze... nie da, ale też szturm, ale już można wtedy lepszą pułapkę przyszykować z nimi na gobliny. Dobra. Nie. Gobliny weźmiemy daleko stąd, zajmiemy wieżę, odbijemy resztę i potem zemsta na goblina. Czyli zrobimy to tak. Sophie, ty podejdziesz, powiesz tym 4 goblinom, żeby poszły za ciebie, za tobą. Weźmiesz resztę goblinów, każesz im pójść za, na przykład za las, żebyś kupiła nam jak najwięcej czasu. My podłożymy krasnoludy, ruszymy z krasnoludami na wieżę, oczyścimy i potem z naszymi nowymi i starymi kompanami wybijemy resztę goblinów, gdy będą wracać. Albo nawet, żebyś nie musiała iść z... Albo nawet, żeby nie znalazł, na przykład, nie wiem, na przykład na jakąś farmę, na przykład pobliską. O, żeby poszli, pójść na tamtą spaloną farmę, żeby nie było nowych ofiar,
że tam został jakiś skarb, który zostawili, mają go ci przynieść i zwrócić. I wysyłasz wszystkie gobliny w tym momencie. O, to jest dobre akurat. Nie chcemy chyba więcej ofiar. Uporządkujmy to więc. Dobra, to tak. Ty idziesz pierwsza, najpierw do kopalni. Bierzesz te wszystkie gobliny, które są w kopalni. Zostawiasz nam przejście. Ja się zakradnę. Nie wiem, jak Gilbert da radę. Ciężko, nie będziemy musieli się przekazać, jak ona pójdzie, jak gobliny pójdą za nią. No tak. Pójdziesz na plac, zwołasz wszystkie gobliny i powiesz, żeby ruszyły do spalonej farmy, bo zostawiłaś tam coś cennego i mają ci przynieść. Albo, że tam zostało coś cennego i mają to dla ciebie przynieść. Wszyscy. I wtedy zostają tylko krasnoludy te złe. My bierzemy te dobre krasnoludy i napierdalamy się z tymi złymi krasnoludami. Mamy przewagę liczebną i powinniśmy dać radę. Robimy to, drużyna. My będziemy tuż za tobą, w razie czego jakby coś nie poszło. Aż do kopalni. Ja wejdę do kopalni z Gilbertem. Tylko co z Renatą? Jak się widzisz Renatę w tym planie? Ja będę trzymać się blisko Sophie. Przekradnę się z tamtej strony i w tamtym krzaku się ustawię. Jakby coś nie poszło i trzeba było uciekać, to będę pośle strzały czy dwie. Nie ryzykuj tylko bohatersko swojego życia. Nie jestem bohaterką. Nie miałem nic złego na myśli. Nie, to nie tak miało zabrzmieć. Nie chcę na ciebie naskakiwać. Po prostu czuję, że trochę za bardzo mnie otaczasz. Nie potrzebuję tego. To może odejdę? Nie. To nie takie względy. Opieki. Za dużo mi jej dajesz. Ja nie jestem do tego nawykła, że aż tak bardzo ktoś się o mnie troszczy. I czuję się z tym dziwnie. Wiedz, że mi na tobie zależy. Dlatego się o ciebie troszczę. Jeśli chcesz, to możemy później, jak się to wszystko uspokoi, o tym pogadać. Oj, jeśli tak, czujesz, będziemy musieli pogadać. Będziemy. Oj, tak, że musimy pogadać, to tak bardziej wkurwiona? Nie, kokieteryjnie. Co to znaczy? Zalotnie. To ja się jej uśmiecham. No dobrze. To chyba działamy, co nie? No, w końcu trzeba. No. Sophie, liczymy na ciebie. Jesteśmy krok za tobą. Niech pan nie telkę ruszę. Marszałku Sophie, do boju. I bez słowa ruszyłam w stronę kopalni. Dobra. Wychodzisz z pomiędzy linii drzew. Od razu parę goblinów cię zauważyło. Ale przyglądają się z zaciekawieniem, unoszą łby. To samo wilki, które zaczynają szczekać, ale gobliny zdają się natychmiast cię rozpoznawać i wilki są momentalnie uspokajane. Zbliżasz się do obozu. Zapach spalenizny, zjełczałego mięsa, alkoholu przebija się tutaj. Niech się nie zatrzymuje, a gobliny są cichuteńko. Wchodzisz między nie, one wycofują się. Robią ci przejście. Rzuć
Żaden nawet nie chce patrzeć prosto w oczy. Rozumiem, że was również nie powiadomiono, że wróciłam. Kręcą tylko głowami na lewo i prawo. Żaden nie chce wchodzić w drogę. Są wręcz wdzięczne. Ta fala ulgi się przetacza, jak mijasz je i idziesz dalej. Widać tylko je? Nikogo w pobliżu? Dobra. Rozumiem, że nie chcesz do nic mówić, tylko idziesz prosto do kopalni, więc będziesz przechodzić obok wieży. Znaczy, ja bym się chciała rozejrzeć, czy ktoś nas bardziej obserwuje. Wiesz. Dobra, percepcja. Plus 20, jest jeszcze na tle jasno. Tylko gobliny i tylko wilki. Nikt więcej, nikogo więcej. Dochodzisz do wieży. Widzisz, drzwi są zamknięte. Paręnaście stopni cię dzieli od głównego wejścia. Tymczasem dalej prowadzi droga, która schodzi do kopalni. Teraz widzisz, że są drewniane podpory przy wejściu, hałdy, żwiru. Jeden goblin tam stoi samotny i tyle. I rozumiem, że to właśnie tam się udajesz. No niech będzie. Idę do tego goblina. Dobra. Ciężko się idzie. Po błocie i po żwirze. Nogi na lewo, na prawo rozkraczają się, ale w końcu dochodzisz do kopalni i goblin nerwowo przełyka ślinę, wywiesza długi jęzor, rzędy śpiczastych zębów ukazuje, pożółkłych. Krzywym okiem na ciebie patrzy i czeka. Czy patrzy się tak prosto na mnie? Jednym okiem. Ale tak, na twarz. Kto ci pozwolił na mnie spoglądać w ten sposób? Rzucaj na leadership. Tu. Albo zastraszanie. Albo zastraszanie. Co wolisz? Ja wolę leadership. Nie, to nie jest na 0. To jest na plus 40. Tak, ledwo. Ja pierdolę, co jest dzisiaj z tym, Fandry? Nikt nie dał. Nie patrzę. Głowa opuszczona. Patrzy przed siebie. Widzę, że pod moją nieobecność zrobiliście się dość swobodni w działaniach. He? Przyprowadź mi więźniów. Tak. Ale... Tak. Ale? Tak. Odbiega do środka. Widzisz, że w przejście zagradza stary wózek kopalniany na szynach. Obok niego się przeciska i chwilę musisz poczekać. Ale po tej chwili zaczynają się pojawiać krasnoludy. Umorusane, niektóre wychudzone,
Niektóre rozpoznajesz z rozmowy, zasłaniają oczy na to wieczorne słońce. Cztery gobliny, a krasnoludów zaczyna wychodzić po kolei. Jeden, kolejny. Blisko 30. Idziemy. Odwracam się i kieruję z powrotem. Kierujesz to do tego goblina, czy do krasnoludów? Bardziej do krasnoludów. Nie możemy. Słucham? Nie możemy, Etelka. Jeżeli się sąd ruszy... Ja bym chciała do niego podejść. Czy jestem w stanie go jakoś tak złapać? Chcesz mu dać znak, żeby nic nie mówił, jakoś się z nim porozumieć. Tak, ale na tyle, żeby to wyglądało, wiesz, dla obserwujących tego goblinów dość wymownie. Żeby nie wyłapali tego, czy żeby to było, żeby potraktowali to jako pokaz siły? Jako pokaz siły, tak w moim zamierzeniu. To entertain. Plus 20. Yes. Łapiesz krasnala za kołnierz, dociskasz go odrobinę. Goblin, który to obserwuje, wyszczerzył się. Ale nasze rodziny, nie możemy. Idziemy. Zrozumieliśmy się, czy jeszcze raz mam się powtórzyć? Przydałby się talent do orator, albo do kierowania tłumem. Bo ty widzisz, że wpłynęłaś na pojedynczych tutaj krasnoludów, a większość boi się iść dalej. A widzę tych, z którymi rozmawiamy. Ja bym chciała tak w ich kierunku spojrzeć, żeby wiesz... No po oczach poznają. No oczu mi błotem nie zamył. Dobra. To widzisz, wyłapujesz dwa skinięcia z ich strony i zaczynają się poszturkiwać krasnoludy. Jeden przez drugiego. A czy mamy wziąć kilofy? Wejście, przydadzą się. To część wraca do środka. Kilofy biorą, podają sobie. Ściskają. Widzisz, że siła ożywsza wraca do ich dłoni, kiedy spoczywają na orężu. Idą. Są gotowi. To ja tak chcę dalej wyjść, żeby wyjść z tej kopalni, wiesz, tak troszeczkę dalej. Czy gobliny idą też za nami? Idą. Nie nakazałaś nic innego, więc rzuciłaś, że idziemy, więc idą. Cztery gobliny, 30 to krasna, ja tak... krasnoludów. I Śnieżka. W sumie... Tylko nie śnieżno-biała jesteś. Mam włosy koloru śnieżno-białego. Tylko cera tygrańska. Czepiasz się. Skóra biała jak śnieg, a włosy chyba nowe. Coś poszło nie tak. No dobra, no to w takim razie wy obserwując z lasu, cały ten spektakl widzicie. Ja tylko tak do Gilbert. Co jest? Chyba coś poszło nie tak. Ona miała odciągnąć. My mieliśmy ich zabrać. Widzicie, że staje Sophie przed wieżą. 30 uzbrojonych krasnoludów za nią.
gobliny porozpraszane po całym obozowisku. No i zatrzymujesz się tutaj. Czy Sophie mnie widzi? Nie patrzy w twoją stronę, więc... Poza tym w tym stroju nie ma szans, żeby cię widziała. Hubert, czekamy? To ja już tak odchodzę trochę dalej, jak tam doszliśmy do tej grupki pozostałych goblinów. To... Tak jakby się zatrzymuje dramatycznie. Odwracam się. Patrzę na te gobliny. Nie mówię, że wy tu zostajecie. He? Nie zrozumiałeś? Mam jeszcze raz powtórzyć? Nie, zrozumiałem. Nie wiem. Co mamy zrobić? Zostańcie tu. Wrócimy niebawem. No to stoją. A ja z tymi krasnoludami do moich towarzyszy. No, dobra, no to wy widzicie, że parada krasnali z kilofami idzie do lasu. Hej ho, hej ho. To jak Amaryliście słyszy... Słyszy, zbliży, tak, że będzie, że będę mógł do niej przemówić. To do niej mówię: krasnoludy nam zostaw, idź wysłać tamtych do wioski spalonej. A ja powiem krasnoludom prawdę. Odsuńmy się, żeby nas nie widzieli. Dobra. Nie wchodzicie do lasu wszyscy, całą grupą. Gobliny zostały w obozowisku. Sophie, jak już jesteśmy bezpieczni, idziesz ich odciągnąć? Bo... Czy robimy szarżę całą grupą krasnoludów? Czemu zmieniasz plan? Dobra, co tu się dzieje? Dlaczego nas wyciągnęliście? Wiecie, co może się stać naszym rodzinom? Zaraz wam powiemy prawdę, tylko musimy ustalić między sobą pewną rzecz. Co? Akselu. Cel spełniony. Nieprawdaż? Połowicie. Krasnoludy są. Ale trzeba odciągnąć tamtych. Jeżeli ich bym odciągnęła, będzie może wystąpić problem. Wiesz co? Jeden już nie był zbyt przekonany do mych słów. Co? Ja patrzę tak wzdłuż drogi. Czy by można było wzdłuż drogi zrobić zasadzkę? Znaczy, tu jest mnóstwo miejsc, ty widzisz na potencjalną zasadzkę. To co chwilę twój zmysł predatora się budzi. Predatora! No one są małe. Wiesz. Widzisz tamto miejsce? Ja opowiem zaraz krasnoludą prawdę. Ty zaprowadzisz je zaraz w tamto miejsce. Tak po 5-10 minutach, jak odczekasz, a ja rozstawię krasnoludy, wydam rozkazy, powiem, co się stało. Co ty na to? A może zacznij od tego, co się stało, nasi towarzysze wiedzieli, co się dzieje. Wiesz, że wkurwione krasnoludy już nie będą takie chętne do słuchania i ruszą hura do przodu? Czy te krasnoludy stoją obok nas? Tak. Tak, w dupie. Bardzo blisko. To ja tak... Wiecie, oddaliliśmy się już jakiś tam kawałek od tej kopalni, prawda? No niedużo, cały czas ją widzicie. No nie kopalni, wierzę. No tak, ale gobliny. Pierw byliśmy w kopalni, więc od tej kopalni się oddaliliśmy. A tak, 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 jesteście. Dobra. Jak widzę, że Sofia, ty naciskasz, żeby powiedzieć, tak? No ja stanęłam z nimi i się odwróciłam do nich. Ty przemawiasz, czy ja mam przemawiać jako dowódca? Dość tego. Mówcie w tej chwili, gdzie są moje dzieci. Oglądam kierunku Sophie, czy ona ma mówić, czy ja. No co, ja tak na niego patrzę, że najpewniej już nie żyje. Nie żyją.
Kłamiesz. A jaki mam powód, by kłamać? Czarodziej niebios przy pomocy magii prześwietlił wieżę. Powiedz, co widziałeś, Gilbert. Wasze rodziny są już od dawna martwe. A gubliny z tego, co zostało, zrobiły sobie ozdoby. Kłamstwo. Kłamstwo. Najpiękniejsza prawda i najpiękniejsze kłamstwo. Naprawdę chcesz je usłyszeć? Pierwszy krasnolud ryknął. Potem następny. A potem już poleciało lawinowo. Zaczynają wyć, zaczynają rwać brody. Widząc, jak ja to tak widzę, nie pora się smucić. Czas, żeby... Rzucaj od razu, rzucaj na czarm, czy nie dostaniesz od razu w mordę. Właśnie. Nawet nie dałeś mi powiedzieć. Wiem, ale te krasnoludy w tym stanie złych słów użyłeś. No. Chciałem powiedzieć, że czas się zemści. Nie potrafisz mówić w ogóle. Było zacząć od zemsty. No powiedziałem, że czas się zemścić. Powiedziałeś, nie czas się smucić. Nie. Smucić. Tak. Tak mówiłeś. Kurwa, no dobra. Czarnoludo? Tak, bo to krasnoludy. Nie czas się smucić, czas na zemstę. Lecz nie możemy zrobić tego głupio. Są na umocnionych pozycjach. Wybawimy je tu. Wy się ustawić się tutaj na wzgórzu. Sophie ich wybawi przy pomocy magii. Oni ją widzą jako przywódcę. Nie mów dalej, nie mów dalej. Bo już widzisz, że oni są podkurwieni. Podkurwione krasnoludy w szale zdali się uwierzyć, że rzeczywiście nie żyją. Wyciągnęliście ich. I... test dowodzenia, Axel, na minus 30. Kurwa, wiedziałem, że to tak będzie. Wiedziałem, że wkurwione krasnoludy słuchać nie będą. Sofie, oni nie chcą słuchać, pomóż. Krasnoludy ruszają. Szybko, zrób to. W kierunku wyjścia z lasu. Ostatnia szansa, żeby coś krzyknąć, żeby coś powiedzieć. Na co? Chcecie głupio umrzeć? A, przepraszam, chciałem się powiedzieć. W sensie, jak one wychodzą, to... Zmierzają w kierunku wyjścia do granicy, przez drzewka, przełamują, ale w tym swoim szale zaczynają łamać je po drodze drzewa, biją pięściami, rwą brody, kolczyki jakieś mieli, no to wydzierają z ciała, przekrwawione oczy, okrutnie są wściekli, widzisz, że nie dbają o życie już. Czyli ci piosą na 20 goblinów i to wściekły chyba dadzą sobie radę. Znaczy, ja chciałam jedynie powiedzieć, jak tak jeszcze stoją, że... Za tych, którzy polegli. Nie musicie się powstrzymywać. Dobra, rzucaj na leadership. Lecimy. Na zero. Nie. A już na już plus mam... 40, bo mówisz to, co chcą słyszeć. O. Widząc to, że ich nie powstrzymuje. Za Grimnira. Ja tylko widzę Gala i Guda, tak sobie chilluję sobie takie krzyki krasnoludów. I tak lecą. Wiesz, grają w karty. Zróbmy... 5 minut przerwy i zaraz, tak. I zaraz 7 minut przerwy i zaraz zaczniemy od oni panów. Wierzę, oni nie, nie trzeba. Możemy kontynuować. Nie, ja mam tyle się za dobrze. Tyle kurwa memów tworzymy, że tym się za dobrze bawimy. Następnym razem to ja idę do celi, okej? Okay? Nie, bo... Tak. Ja też czuję, że oni tą wieżę rozwalą nawet. Nie wrzucimy teraz te memy, bo będziecie wiedzieć, o co nam chodziło. Dobra. Wiele mówię zrobionych do przodu. Ale powiem wam tyle.
w 100% wiedziałem, jak wy zareagujecie i co wy kurwa zrobicie.